Siemano moi drodzy, witam serdecznie w najnowszym odcinku, do którego usiłuję jakiś wstęp nagrać od 2 minut, ale cały czas zaczynam gadać jakieś bzdury, więc może po prostu przejdziemy do rzeczy i pokażę Wam 5 moich ulubionych herbat ostatnimi czasy, co? Zimno się zrobiło paskudnie i mokro w ostatnich czasach, więc ja z uporem maniaka wracam i obsesyjnie pijam tą herbatę z Pukka. To się nazywa Turmeric Gold Organic. To jest taka herbata, która zawiera kurkumę, no jak to jakby nazwa wskazuje. Ja tą herbatę piję prawie zawsze z mlekiem. Normalnie robię tak, że jak czuję, że coś mnie tam zaczyna, wiecie, trzepać mocniej, że się przeziębiłam albo zmokłam lub coś takiego, to robię sobie złote mleko. Jak wpiszecie obojętnie na YouTubie, Google, jakiś przepis na złote mleko na pewno Wam się pojawi, więc ja przez długi czas robiłam właśnie sobie coś takiego, a jak mam tak, że aż na tyle źle się czuję, że nie dam rady sobie tego ogarnąć, to właśnie wtedy sięgam po tą herbatę, zalewam ją po prostu wrzątkiem, zostawiam, żeby się tak naprawdę porządnie zaparzyła, dolewam trochę mleka, czasami dokładam miodu, czasami nie, ale jest to taka jakby dla mnie wersja bazowa, czy tam taka wersja bieda trochę tego złotego mleka. Mam wrażenie, że to mnie bardzo rozgrzewa i po prostu odpowiada mi też bardzo smak, więc trzymam się tego. Piję tą herbatę już od lat. Pierwszym razem to chyba w ogóle ona całkiem przypadkiem do mnie trafiła. Albo ja ją chciałam, albo... bo to było lata temu, wiecie? Myślę, że to jest herbata, która była u mnie w którejś paczce chyba, kurczę, z 6 lat temu, jak zaczynałam zamawiać w bioekodrogerii i odkryłam wtedy Pukkę, w sensie tą herbatę tak na maksa i miłość moja rozkwitła. To gdzieś od wtedy pijam ją zawsze w tych takich chłodniejszych miesiącach i bardzo, bardzo lubię. Dalej mamy herbatę przesypaną do tej gustownej puszki z Biedronki. Herbata ta nazywa się Paść Królowej i wydaje mi się, że ta herbaciarnia nazywa się La Tasse, ale pewności nie mam. I to ja dostałam w ogóle od dziewczyny z Leżajska, pozdrawiam Cię serdecznie, która mi przysłała w ogóle jakiś taki ogromny asortyment herbat. Tak po prostu, to nie jest żadne sponsorowane, to po prostu ziomkini, nie? Zrobiła mi niespodziankę. Ja powiem Wam, że te herbaty od ubiegłego roku piję cały czas jeszcze. A ten Paść Królowej jakoś tak odkryłam go dopiero niedawno, bo on tak czekał, zawsze jak go wąchałam, to mi się wydawało, że on na lato mi nie będzie pasował. I powiem tak, on pachnie bardzo, bardzo mocno. Ja w ogóle byłam zaskoczona, bo jak na początku powąchałam tą herbatę, to mówię, kurczę, trochę tak pachnie jak perfumy. Obawiam się, że będzie mi się też lepiło na ciepło i spróbowałam ją sparzyć na zimno. Na zimno mi nie smakowała wcale, a to jest najczęściej taki indykator, że jak będzie parzona gorącą wodą, to będzie mi smakowała bardziej. Ogólnie bardzo często tak mam, że jak parzę na zimno, w sensie wsypuję herbatę, zalewam zimną wodą, wkładam butelce do lodówki, to jak są herbaty, które na ciepło mi nie smakują w ogóle, to w tym parzeniu na zimno one wchodzą po prostu jak złoto. Natomiast jak za pierwszym razem sobie zaparzę na zimno i tam jest coś nie tak, albo tak bardzo intensywne aromaty są, to częściej po prostu pasuje mi na ciepło. Wiem, że ta informacja nie była Wam do niczego potrzebna, ale najwyraźniej ja poczułam potrzebę podzielenia się, także proszę bardzo, właśnie się to wydarzyło. Wracając do tego pazia. Bardzo mocno kwiatowy, trochę cytrusowy jest ten zapach, intensywna woń zielonej herbaty też się przebija i tak samo jak ona pachnie, to właśnie w podobny sposób smakuje. To jest tak, że pijecie go, bo ja nie pijam herbat nigdy z cukrem, więc jakby czuję te nuty, dajmy na to, czy tam te zapachy, nie wiem, ja się aż tak dobrze na tym nie znam, ja po prostu kocham herbatę. Nie jest tak, że się znam na herbacie, ja kocham herbatę. Więc mam tutaj takie poczucie, że właśnie w trakcie picia te takie świeże cytrusowe nutki i te intensywne kwiatowe wonie też są wyczuwane w smaku. Dla mnie to jest herbata na rano albo na południe, tak wiecie, w środku dnia. Na wieczór mi się tak nie do końca jakoś, nie, po prostu mi nie pasuje. Ona jest po prostu zbyt świeża, o, na takie wieczorne popijanie herbaty, jak już chce się wyciszyć i sobie poleżeć pod kocem czy pod kołdrą. Ale na te moje poranki, takie właśnie wystartowanie dnia, to mega mi pasuje. Jeśli mi się uda dojść, skąd to konkretnie było i czy da się to kupić online albo coś podobnego, to zostawię Wam linki na dole w opisie filmu. Nie obiecuję, że jest to do zrobienia, ale będę się starała. W drugiej puszce z Biedronki natomiast kryje się herbata z Galerii Nagomi i to jest Sencha Genmaicha. Ja nie wiem, czy Wam kiedyś opowiadałam o tej herbacie, ale to jest moja miłość życiowa, tak myślę. To jest herbata, która ma tak ostry zapach. Nie jestem w stanie inaczej tego opisać. Ona ma bardzo ostry, taki niemalże kłujący zapach do momentu zaparzenia, bo jak się wącha samą herbatę, sam susz, to właśnie jest ten zapach, jak się ją zaparzy, to zupełnie co innego się tam pojawia. Ona po zaparzeniu pachnie trochę, może tak odrobinę popcornem, tutaj są prażone ziarna ryżu. Ja się zakochałam w tej herbacie kiedyś dawno, jak mi ją zaparzyła Daria Ekocentryczka. Pozdrawiam serdecznie. Daria w ogóle mnie zaznajomiła z wieloma herbatami, które teraz obsesyjnie kupuję i pijam latami już tak naprawdę. Ta Genmaicha to jest coś takiego, no właśnie jak wącha się ją z suchą, to jest taki ostry, intensywny, niemalże trochę kłujący zapach i później po zaparzeniu jest ten taki
ten zapach tego prażonego ryżu, który tak troszkę zalatuje popcornem. Wiem, że to może nie brzmi najlepiej, ale to jest jeden z takich zapachów, który mnie tak niesamowicie relaksuje. I smak tej herbaty, który jest jednocześnie łagodny i ciut cierpki, jest w ogóle dla mnie nie do opisania. Znaczy, właśnie opisałam go, ale no już trudno. Wiecie, o co mi chodzi. No wiecie, o co mi chodzi. Że nie ma nic innego takiego, co by się z tym pokrywało. Ja bardzo lubię tą herbatę w małych ilościach. W sensie, ona ma tak intensywny smak, że piję ją nie po to, żeby się napić, tylko po to, żeby właśnie ten smak czuć. I najczęściej zaparzam ją w tych takich malutkich dzbanuszkach. Zapomniałam w tej chwili ich nazwy, ale też Wam zostawię na dole. Ja swoje kupiłam chyba jeden z galerii Nagomi i dwa, wydaje mi się, że z takiej malutkiej pracowni ceramicznej z Poznania. Też sobie przypomnę i na pewno Wam zostawię na dole w opisie filmu te informacje. To właśnie mam taki maleńki dzbanuszek z przykrywką. A czekajcie, stoi na szafce, przyniosę, pokażę Wam, o co mi chodzi. To oto cacuszko mi idzie. Jest taki maleńki dzbanek, tutaj się do środka wkłada liście herbaty. On ma albo takie żłobki tutaj, albo jakąś po prostu nierówną teksturę. Do tego jest pokrywka, która ma małą dziurkę, żeby powietrze się dostawało do środka. I się po prostu przykrywa to i po zaparzeniu w ten sposób nalewa się do filiżanki, czy tam do jakiejś czarki. Shibori Dashi, tak się nazywa ten produkt. Wiedziałam, że sobie przypomnę w końcu. Dobrze, że nie 3 dni po nagraniu tego odcinka. W każdym razie ja obsesyjnie tą genmaicha robię właśnie w tym shibo moim. Mam takie 3, kocham miłością prawdziwą. Nalewam sobie wrzątku do butelki termicznej, takiej wiecie, co latem chodzę z nią i zimną wodę tam trzymam, a zimą właśnie wlałam tam sobie gorącą wodę, albo do termosu i po prostu jak ta woda z biegiem czasu trochę stygnie, to ja sobie tak zamiast włączać czajnik co 10 minut, dolewam do tego shibo, parzę właśnie tą genmaicha, w ogóle zieloną herbatę parzę kilkakrotnie i jest to cudowna sprawa. I tak, teraz też nabrałam na nią ochoty. Dzisiaj mam rooibos, coś pomyślałam, że to będzie dobry moment, ale patrzę teraz na tą genmaicha i skończę tylko nagrywać i od razu ją odpalam. Dalej mamy puszkę z leniwcem, w której kryje się herbata Sencha Sekret Kleopatry, ale skąd ona się wzięła u mnie to też nie wiem, wydaje mi się, że od tej samej dziewczyny z tego Leżajska. Jeśli się coś pomyliłam, to bardzo, bardzo przepraszam, ja niestety nie prowadzę notatek, jakby powinnam może sobie zapisywać co skąd przyszło, bo czasami ktoś mi robi niespodzianki, nie chciałabym, żeby komuś zrobiło się przykro, po prostu jeśli się pomyliłam, no to sorry, nie spamiętałam, która ta herbata była skąd, ale ta herbata jest też absolutnie, absolutnie wspaniała. Ona najbardziej przypomina mi Sencha Sakura, taką, którą zawsze kupowałam w Bielsku Białej. Tam jest o matko, tam jest taka herbaciarnia, która ma po prostu najwspanialszą herbatę. Jak tam byłam ostatnim razem, to kupiłam chyba kilogram i piłam ją z półtora roku, nie? Wspaniałe, absolutnie to jest wspaniałe. Jeśli chodzi o ten Sekret Kleopatry, tutaj bardzo mocno czuć takie wiśniowe nuty. Wydaje mi się, że tu jest dodany po prostu jakiś aromat, bo szczerze mówiąc nie sądzę, żeby było możliwe, żeby po prostu z tych kwiatów, które są tutaj, był aż tak intensywny zapach. I to jest bardzo łagodna sencha. Mocno mi się wydaje, że tu są też jakieś jagody goji albo coś takiego, bo jest taki trochę kwaskowy posmak, jak się już ją zaparzy. Bardzo przyjemna ta herbata. Jeśli Wam smakowała sencha sakura, to jest coś takiego, jakby wziąć sencha sakurę i dołożyć właśnie takie ciut kwaśnego posmaku i odrobinę intensywniejszy zapach tych kwiatów wiśni. O, takie wydaje mi się, że to jest zestawienie i też bardzo mi odpowiada ta herbata. Próbowałam ją raz wypić, jak byłam przeziębiona z łyżeczką miodu i miód mi tak zniszczył po prostu ten zapach, że się zastanawiałam, czy jej nie wylać. No wypiłam, bo było mi szkoda, nie? Ale ogólnie lubię ją taką sauté. I na sam koniec zostaje mój najnowszy nabytek, a właściwie nie nabytek, tylko prezent, który dostałam od koleżanki. Manufaktura rodziny Sadowskich, cytrusowy kwiat, Cascara Los Pinos. I to jest suszona łupina kawowca. Ja się spodziewałam, że to będzie właśnie jak taka bardzo słaba kawa smakowała, albo że będzie pachniało trochę kawowo. Absolutnie nie. Zupełnie, totalnie nic to nie ma z kawą wspólnego, w sensie moim zdaniem, jeśli chodzi o zapach i o smak. To bardziej smakuje jak... czasami jest tak, że można kupić łupiny kakaowca, nie kawowca, tylko kakaowca i on ma taki trochę zapach jak popłuczyny z tego, z kakao, albo jak nie wiem, czasami zostanie odrobina kakao na dnie kubka i się to zaleje wodą, żeby łatwiej było później umyć i to ma taki zapach lekko kakaowy, to dla mnie właśnie to ma bardzo intensywny, jakby nie intensywny, tylko zapach się trochę pokrywa z takim czymś, takim jakby cienkim kakao. Natomiast ta cytrusowa strona mnie bardzo zaskoczyła, bo to jest właśnie
tak jakby gdzieś tam w tle było trochę takiego kakao, ale na początku to wybija się jakby woda z cytryną i skórką pomarańczową i to jest połączone ze sobą razem. Kawy w tym nie czuję w ogóle. Czy jest możliwe, że nic się tu nie pokrywa, bo ja mam jakieś urojenia, jeśli chodzi o ten zapach? Oczywiście, że tak, ale mam nadzieję, że jakkolwiek ten opis jest tutaj sensowny. Tutaj napisane, że są nuty sensoryczne, suszone owoce, cytrusy, czarna herbata. No ja tutaj zapachu czarnej herbaty też nie czuję w ogóle. To może Wam pokażę, jak to wygląda trochę. Coś tutaj powinno być widać. Absolutnie to nie jest żadna mieszanka, to są po prostu te łupiny z kawowca. Nie ma tutaj ani herbaty czarnej, ani tych cytrusowych nutek. Po prostu ten właśnie vibe, ten taki zapach słabej herbaty, słabego kakao i odrobiny wody z cytrusami, to jest zapach tego i smak też tego właśnie naparu. Ja sobie ostatnio to na maksa ukochałam. Jakoś, nie wiem, wydaje mi się, że może już piłam zielone herbaty, czarne herbaty, białe, czerwone, wszystkie inne tak długo, że mocno się zastanawiałam nad tym, czy jest coś, co mnie jeszcze tak przełamie, co mnie zaskoczy i właśnie to jest to. Całe szczęście, że trafiłam na ten produkt, dostałam, tak jak mówię, od koleżanki i byłam zaskoczona, bo naprawdę to jest smak, jakiego jeszcze nigdy wcześniej nie czułam. Także mega, mega polecam. To jest coś ciekawego, jak lubicie herbaty, lubicie napary, to myślę, że to będzie coś dla Was fajnego. Też dużo piłam ostatnio mieszanek ziołowych, ale żadnego, nie miałam nic takiego, że usiadłem, pomyślałam sobie, to jest taka mieszanka i ona tak pachnie i ona tak działa, że chciałabym się tym podzielić z innymi ludźmi. Tylko miałam raczej takie, dobra, już to ma być zdrowe, ja to dopiero piję, nie? Jakby w tą stronę tutaj to poszło. A te, które dzisiaj przyniosłam, to są rzeczy, które poleciłabym moim przyjaciołom i Wam też, więc stąd dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jak macie jakieś swoje ukochane herbaty, które łatwo jest dostać, tak żeby nie były bardzo lokalnie, to piszcie koniecznie w komentarzach, bo wiem, że mnóstwo ludzi czeka na te polecenia i ja również. Ja jeszcze mam dwie szuflady herbat, bo staram się trochę ograniczyć rzeczy, które posiadam w domu i dopijam te herbaty, co sobie zostawiałam na potem i czyszczę pomału te szuflady, jak tylko skończę, to też przejrzę te Wasze polecenia i zobaczę, co tam jest ciekawego dla mnie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dzięki też za wszystkie komentarze dla zasięgów. Widzę każdy. Naprawdę czytam wszystko, co zostawiacie na dole. Dziękuję za łapki w górę i dziękuję za wszystkie subskrypcje. Życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie!